Dzień dobry, Aleksandra Zarzycka, witam serdecznie. Ze mną Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości i wnioskodawca projektu ustawy, która obniża o 20% uposażenia poselskie i senatorskie. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, rok temu Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało projekt podwyższający uposażenia dla posłów. Teraz mamy projekt, który obniża te wynagrodzenia. Skąd ta zmiana? No i gdzie tu konsekwencja? To muszę parę drobnych korekt. Znaczy, po pierwsze, to już niedługo będą 2 lata, bo to było lato 2016. Po drugie, ten projekt został nazwany projektem podwyżek, natomiast on przede wszystkim dotyczył w ogóle zmiany mechanizmu określania wynagrodzeń z kwotowego na taki współczynnik uzależniony od średniej emerytury, średniej pensji, od wzrostu gospodarczego. Teraz wszyscy mówią, że takie rozwiązanie systemowe byłoby najlepsze, ale wtedy, kiedy je zaproponowaliśmy, no to spotkało się z powszechnym oporem, ponieważ akurat te wszystkie wskaźniki za naszych rządów rosną, więc faktycznie wprowadzenie ich jako podstawy wynagrodzeń spowodowałoby ich podwyższenie. Cóż, zdanie opinii publicznej tutaj jest jednoznaczne. Polacy dali do zrozumienia w sposób dość wyraźny, że chcą, żeby osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie zarabiały nieco mniej, a na pewno nie więcej. No i stąd taki projekt. Ile będzie wynosić teraz pensja poselska po tej obniżce 20%? To zawsze jest trudna dyskusja, ponieważ one są wieloskładnikowe i czasem wchodzą w grę różne dodatki. Natomiast to podstawowe uposażenie to jest obecnie 10 021 zł brutto. Niedawno było jeszcze 9 800 z hakiem, teraz jest 10 021 brutto, czyli będzie obniżone o 2000, o 2004 zł brutto tam jeszcze z groszami. Czyli będzie to 8 000 brutto, natomiast to jest uposażenie, które właśnie od którego się płaci składki, podatki i tak dalej. Do tego dochodzi korzystnie opodatkowana dieta. Łącznie na rękę, tak realnie, poseł niepełniący funkcji na przykład wicemarszałka czy przewodniczącego komisji otrzyma około 7,7 tysiąca złotych. I do pierwszego będzie panu posłowi starczyć. Tak, mi będzie zdecydowanie starczać. Ja zresztą akurat jestem wiceprzewodniczącym jednej z komisji, więc otrzymuję nieco wyższe wynagrodzenie. Tam jest dodatek 15% za pełnienie funkcji w prezydiach komisji. No oczywiście, jak każdy normalny człowiek, ja nie cieszę się z tego, że będę mniej zarabiał. Natomiast no, jeżeli taka jest wola społeczeństwa, to jakby nie tylko o nasze przyjemności w służbie publicznej chodzi, a nawet w ogóle o nie nie chodzi. To też takie postanowiliśmy taki projekt zaproponować i go przeprowadziłem przez parlament. Opozycja projekt krytykuje, mówi, że to jest ruch populistyczny, że to jest demagogia, no i że to jest psucie państwa i że Prawo i Sprawiedliwość za premie, które zostały wpłacone przez premier Beatę Szydło, no teraz chce ukarać wszystkich parlamentarzystów. Jak pan się odniesie do tych zarzutów opozycji? To wyjątkowa hipokryzja z dwóch powodów. Po pierwsze, o co była cała afera z premiami? Przecież one były jak najbardziej legalne, zgodne z prawem, zgodne z procedurami. Czyli afera dotyczyła tego, że po prostu za dużo zarobili ministrowie. No oni teraz przekażą te nagrody na szczytny cel. No a skoro opozycja się oburzała, że politycy zarabiają za dużo, to jak może teraz protestować przeciw temu, że mają zarabiać mniej? To pierwsze. Po drugie, w wielu innych sferach władzy publicznej politycy Platformy Obywatelskiej, pełniąc funkcje na przykład w samorządach, prezydentów miast, marszałków, wypłacają nagrody, wypłacają również swoim bezpośrednio podwładnym nagrody, sami siebie mianują do rad nadzorczych i pobierają dodatkowe środki. To są kwoty w skali kraju idące w dziesiątki, jak nie setki milionów złotych, znacznie więcej niż te nagrody, które były wypłacone w rządzie, a które już będą wpłacone, przekazane na szlachetny cel. No więc znów jest to pokaz pewnej hipokryzji, że prawda, nie wiem, nagroda podsekretarza stanu to jest skandal, ale nagroda wiceprezydenta z Platformy w mieście rządzonym przez Platformę to już jest wszystko w porządku. No właśnie, a co z obniżką wynagrodzeń dla samorządowców czy dla prezesów, pracowników spółek Skarbu Państwa, bo o tym też mówił Jarosław Kaczyński wtedy, gdy ogłaszał, że takie obniżki będą. Teraz pojawiają się takie spekulacje czy plotki medialne, że Prawo i Sprawiedliwość z obniżki uposażeń dla samorządowców być może się wycofa. Ja nic takiego nie słyszałem. To są po prostu projekty nieco trudniejsze legislacyjnie, wymagające dłuższego przygotowania. No i kiedy zostaną przygotowane, będą również zgłaszane pod obrady Sejmu, zgłaszane do laski marszałkowskiej. Ta ustawa o obniżeniu uposażeń poselskich była po prostu najprostsza. To dwa proste artykuły. W związku z tym najszybciej udało się ją przygotować i złożyć. No dobrze, panie pośle, to jeszcze chciałam zapytać o ten proces, który trwa w Sejmie już 13, zdaje się, dzień. Protestujący nie chcą przyjąć propozycji rządu. Ta propozycja jest taka, aby te 500 zł, o które proszą
czy postulują protestujący, no nie były wypłacane w formie pieniężnej, a byłby to szerszy dostęp do rehabilitacji, czy jakichś produktów medycznych, nie wiem, wózków inwalidzkich i tym podobnych. Protestujący mówią, my chcemy dostać te pieniądze w gotówce. Dlaczego w przypadku wypłacania 500+, nie macie wątpliwości, że rodzice dobrze wykorzystają te pieniądze i najlepiej będą wiedzieć, na co te pieniądze wydać, a w przypadku osób niepełnosprawnych no tego nie ma? Nie mamy takiej wątpliwości oczywiście, że na pewno wydaliby je w dobry sposób, natomiast pierwsze rozmowy również tu z protestującymi przebiegały w takiej atmosferze, że oni mówi, że chcą rozwiązań systemowych, że chcą mówić o, taki cytat nawet był, że o dostępie do właśnie do pielu, do cewników, do takich materiałów, no więc rząd przedstawił pakiet odpowiadający tym żądaniom, gwarantujący właśnie łatwiejszy i bezpłatny przede wszystkim dostęp do tego rodzaju artykułów, co przeniosłoby się na korzyści mniej więcej 500 zł dla każdej takiej rodziny z osobą dorosłą niepełnosprawną. No nastąpiła pewna, może nazwijmy to tak, nieporozumienie, bo nie chcę tu w jakikolwiek sposób umniejszać czy źle mówić o tych osobach protestujących, natomiast no, troszkę zmieniły zdanie. No i ten ich jasny sygnał, że chodzi im tylko i wyłącznie o żywą gotówkę, a absolutnie nie o jakiekolwiek inne formy świadczeń, czy właśnie dostępu do materiałów rehabilitacyjnych czy leczniczych, no to jest nowość i rząd będzie musiał się ponownie zebrać i ponownie zaproponować jakieś rozwiązanie, jakąś propozycję. A myśli pan, że możliwe jest takie rozwiązanie, które wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom protestujących, no i po prostu te 500 zł w gotówce zostanie dla tych osób przekazane? No i protest się wtedy zakończy. No to jest trochę pytanie teoretyczne, bo czy jest możliwe, no fizycznie jest możliwe, prawda, wszystkie rzeczy można sobie wyobrazić. Natomiast jest to niewątpliwie ogromny koszt dla budżetu państwa, byłby dodatkowy, taki już wielomiliardowy. No jest pytanie, czy w związku z tym na przykład mielibyśmy zrezygnować z jakichś innych już zaplanowanych ruchów, czy to zmniejszania obciążeń podatkowych, czy to wsparcia rodzin, czy wcześniejszych emerytur, czy zwiększenia, bo przecież już jest ustawa, która zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie środków na służbę zdrowia w pewnej perspektywie czasowej. Dlatego na pewno nie są to łatwe rozmowy. Ten rząd stara się pomagać również osobom niepełnosprawnym. Już sporo w tej sprawie zrobiliśmy. Przedstawiamy kolejne propozycje. Jak do tej pory akurat tą częścią środowisk osób niepełnosprawnych w postaci protestujących w Sejmie nie udało się dogadać. Oni mają takie bardzo zero-jedynkowe stanowisko, że tylko absolutna akceptacja ich postulatów ich satysfakcjonuje, więc pewnie te rozmowy jeszcze przez jakiś czas potrwają. No ale premier Morawiecki proponuje nie zeszyty, ołówki, długopisy, tylko 300 zł na wyprawkę szkolną. No i ci protestujący mówią, chcemy być traktowani w ten sam sposób. No tak, tylko 300 zł raz do roku osobom w wieku do 18 lat, jest to w skali budżetu koszt absolutnie nieporównywalny z 500 zł co miesiąc osobom przez całe ich życie. No daj Boże, życzymy wszyscy długiego życia, osoba może żyć 80, 90 lat, no to siłą rzeczy zwielokrotnia te koszty. No i tyle mogę na ten temat w tym momencie powiedzieć. No jak ja mówię, koszt dla budżetu ogromny. Być może będzie taka decyzja, żeby go w jakiejś części ponieść. Już przecież zaproponowaliśmy zrównanie wysokości renty socjalnej z rentą minimalną z ZUS-u. Naprawdę tylko no, osoba o wyjątkowo złej woli by nie dostrzegła wyjątkowo dobrej woli rządu w tej sprawie. Natomiast no, nie jest też tak, że za każdym razem, kiedy ktoś nawet budząc dużo emocji, współczucia, przedstawiając bardzo słuszny postulat, zaprotestuje, no to jakby jak w automacie dostanie po prostu wszystko, czego chce. No, jakiś element też rozmów, negocjacji, ważenia różnych stanowisk, możliwości państwa musi być tutaj obecny. To na koniec jeszcze kampania samorządowa, która jeszcze się formalnie nie rozpoczęła, a chyba już trwa. Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski spotykają się z mieszkańcami Warszawy, publikują spoty, prezentują swoje propozycje dla miast, w których startują, kandydują. No i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński upomina dziś obu kandydatów i Platformę, i Prawa, i Sprawiedliwości, no, że kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, no i nie powinni takich działań prowadzić. No to jest jeden z absurdów prawa wyborczego. Wiele z nich usunęliśmy w niedawnej nowelizacji. Ten z różnych przyczyn legislacyjnych nie udało się usunąć, bo przecież tak interpretując znaczyłoby to, że poza okresem kampanii wyborczej zasadniczo nie mamy w Polsce wolności słowa. I na przykład ja nie mogę powiedzieć, że coś chciałbym w kontekście wyborczym, kogoś poprzeć, coś zrobić jako polityk, że coś zaproponować wyborcom, spotkać się z wyborcami, wysłuchać ich postulatów, przedstawić swoje propozycje, jeżeli akurat zamierzam kandydować w wyborach być może za pół roku, bo przecież kandydaci nie są zarejestrowani. Mogłoby się okazać, że na przykład inni będą kandydaci ostatecznie zarejestrowani, a tutaj
dwaj posłowie pełniący funkcje publiczne by przez ileś miesięcy mieli mieć zakaz spotykania się z wyborcami. Więc to jest raczej absurd i dalsze jakieś siłowe egzekwowanie tego rodzaju zakazu by tylko ten aspekt absurd powiększało. Ja raczej bym szedł w kierunku takiego poluzowania tego, czym w ogóle jest kampania wyborcza i oddzielenia pewnych strony formalnej kampanii wyborczej, czyli rozliczania, druku plakatów, zbierania środków i tak dalej, z tym, co jest kampania wyborcza w sensie potocznym, bo ta w nowoczesnej demokracji toczy się właściwie od chwili wyborów już przed następnymi. Patryk Jaki złożył dziś pierwsze zobowiązanie wyborcze. Mówi 50 przedszkoli i żłobków dla Warszawy, jeżeli zostanę prezydentem tego miasta. To jest dobry pomysł? Takimi pomysłami Patryk Jaki ma szansę wygrać w Warszawie z Rafałem Trzaskowskim? Ja oczywiście nie jestem warszawiakiem, więc nie będę tu warszawiakom narzucał tego, co jest jakby dobrym pomysłem w ich mieście. To oni muszą się wypowiedzieć. Natomiast przede wszystkim dobrym pomysłem jest taka konkretna rozmowa, konkretne propozycje. Pan Trzaskowski, ale też i kandydaci Platformy w wielu różnych innych miastach chcą bardzo taki spór ideologiczny, polityczny przenieść na wybory samorządowe. Tymczasem one dotyczą konkretnych spraw dotykających ludzi w ich codziennym życiu. Ta, powiedzmy, rejterada od tych konkretnych problemów chyba wskazuje na to, że na przykład pan Trzaskowski widzi, że Warszawa nie jest dobrze zarządzana, więc nie chce mówić o tych konkretach dotykających warszawiaków w codziennym życiu. Ma nadzieję, że oni, mówiąc krótko, po prostu nie lubią PiS-u w jakiejś swojej dużej mierze, więc jak on zaogni spór z PiS-em, to go wybiorą, mimo że nawet ci, którzy nie lubią PiS-u, jednocześnie bardzo negatywnie oceniają rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Także myślę, że właśnie to jest to, o czym w ogóle powinniśmy mówić w wyborach samorządowych w kampanii, to są konkrety dotyczące mieszkańców w ich mieście, w ich dzielnicy nieraz nawet. I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panu i dziękuję też państwu.